Cześć moi drodzy, witam was w kolejny raz w serii Astrofon, czyli w serii, w której odpowiadam na wasze astronomiczne pytania, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście jak zwykle ciekawy komentarz. Gdyby ludzkość była jedyną cywilizacją, jaka istnieje, ile zajęłoby jej skolonizowanie wszechświata? Zależy od sposobu. Dobre pytanie. Biorąc pod uwagę rozwój ludzkości zgodny ze skalą Kardaszewa, aby skolonizować wszechświat, ludzkość musiałaby osiągnąć piąty poziom, czyli za jakiś milion ziemskich lat. Tyle, ile odwiedzenie wszystkich McDonaldów na Ziemi, zamawiając 100 tysięcy nuggetsów. Nie ma takiej możliwości. Wszechświat ciągle się rozszerza i to z prędkością większą, niż jesteśmy w stanie osiągnąć. Za to możemy jak najbardziej kupić 100 tysięcy nuggetsów i zaczynamy też odpowiadać na wasze pytania, bo to też możemy zrobić. Kik. Czy pojedynczy atom może wydawać dźwięk? Odnoszę się lekko do teorii strun. Jeżeli nie, to może dlatego, że nasza technologia jeszcze nie umożliwiła nam słyszeć tak bardzo ciche dźwięki. Wiesz co, nie wydaje mi się z prostej przyczyny. Żeby mówić o dźwięku, to musimy mieć tutaj do czynienia z poruszaniem się ośrodka, więc musiałby ten atom wyrzucać z siebie energię na tyle dużą, aby mogła ona poruszać faktycznie ośrodkiem, wytworzyć falę akustyczną. Niby był taki eksperyment w Göteborgu na uniwersytecie, stworzono tak zwany sztuczny atom, to jest takie urządzenie długości chyba milimetra, które symuluje w pewien sposób zachowanie się atomu i tam w ośrodku stałym nasłuchiwano właśnie takich fal akustycznych. No i generalnie można znaleźć takie filmy, które pokazują zamianę jednego rodzaju energii na drugi, czyli w tym przypadku na energię fali akustycznej. No i mamy tam jakieś piki, dźwięki, różne piski, które brzmią trochę jak ścieżki dźwiękowe do pana Kleksa w kosmosie, ale jeżeli chodzi o pojedynczy atom, to nie za bardzo miałby jak on poruszać po prostu innymi atomami. Co innego ruch wielu atomów, kiedy one się zderzają, odbijają od siebie i tak dalej. Tutaj już jak najbardziej może się wytwarzać fala, którą no, słyszymy jakby nie patrzeć. No, kiedy słyszymy wiatr, czy słyszymy po prostu szum, czy syk wypuszczanego gazu, no to też słyszymy właśnie jedne atomy ocierające się de facto o drugie, czy też oddziałujące z drugimi, bo one się nie dotykają przecież. I tę falę akustyczną, która się po nich rozchodzi. Tylko tutaj oczywiście jest już dużo więcej energii, z której można skorzystać. Także no nie sądzę, żebyśmy mogli faktycznie mówić tutaj o dźwięku pojedynczego atomu, a tym bardziej już na przykład oddziaływań, które w tym atomie się znajdują, czyli na przykład gluonów wewnątrz protonów czy neutronów. Planet G. Dlaczego we wszechświecie wszystko lub prawie wszystko rotuje? Wokół własnej osi i dodatkowo wokół innych obiektów. Co jest siłą sprawczą tego zjawiska i czy istnieje jakieś uzasadnienie istnienia tego zjawiska? Pierwsze, co chciałoby się powiedzieć, no to wielki wybuch, no bo przecież wybuch, więc się rozszerza, ale nie, wielki wybuch nie był żadnym wybuchem. Przestrzeń zaczęła puchnąć we wszystkich miejscach naraz. A jeżeli chodzi o materię, która się w niej znajdowała, no to tutaj odpowiedzialna za ruch jest grawitacja. Głównie grawitacja jest taką siłą napędową, bo i przyciągała te obiekty blisko siebie i sprawiała, że one łączyły się w większe i później kolizje, które między nimi zachodziły, to też było za sprawą grawitacji, a potem już na przykład odbijające się gdzieś elementy, zmieniające trajektorię i potem grawitacyjne asysty dookoła innych obiektów, które nadawały większy pęd innym obiektom i grawitacyjne łączenie się czarnych dziur, białych karłów, gwiazd neutronowych i całego tego kosmicznego tałataństwa, które też powoduje, że obiekty, które znajdują się dookoła, mogą na przykład być wyrzucone, może ich prędkość być też dodana, że tak powiem, i mogą na przykład opuścić macierzysty układ. Dodatkowo mamy oczywiście też prawa fizyki, które są odpowiedzialne za to, że dyski materii rotują, zapadając się i dzięki temu mamy ten ruch obrotowy gwiazd w galaktyce, ponieważ ten duży obłok, z którego była stworzona początkowo galaktyka, też rotował w pewnym kierunku. Potem mamy jądro galaktyczne, które jest, można powiedzieć, też takim silnikiem napędzającym to wszystko, bo dookoła niego rotują inne gwiazdy znajdujące się dalej od tego jądra galaktycznego. Potem mamy znowu zderzenia się galaktyk, jeżeli idziemy w tę skalę makro i znów dochodzi do tego wymieszania się i grawitacyjnego napędzania wszystkiego dookoła. Także głównym silnikiem tutaj tego wszystkiego można powiedzieć, że jest grawitacja. MU. A jeśli po prostu wszystkie inne cywilizacje dokładnie wiedzą, że fale radiowe nie nadają się do porozumiewania na wielkie odległości ze względu na małą prędkość propagacji, to trochę tak jakby ktoś żyjący na wyspie na Ziemi, używając tamtamów, próbował szukać innej cywilizacji na innych kontynentach. Biłby w tamtamy i oczekiwał odpowiedzi. Dookoła trwałaby wymiana informacji z falami radiowymi, a on szukałby odpowiedzi tamtamów. Może jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że wokół wrze wymiana kanałów informacyjnych opartych na innych nośnikach, bądź nam nieznanych zjawisk fizycznych,
może komunikacja nadprzestrzenna, czy jakkolwiek byśmy ją nazwali. Sami, będąc młodą cywilizacją, wiemy, że fale radiowe nie nadają się do przesyłania informacji na duże odległości we wszechświecie, więc czemu nielogicznie uznajemy, że cywilizacje bardziej rozwinięte niż my powinny używać tych fal? Nie uznajemy tego, absolutnie. Naukowcy są, ci zaangażowani oczywiście w takie projekty jak SETI chociażby, czy Breakthrough Listen, są świadomi tego, że oczywiście mogą to być zupełnie inne rodzaje fal. Dlaczego fal radiowych szukamy? Bo te możemy odbierać. Póki co mamy taką technologię, że te możemy odbierać. No i szukamy też pewnego wycinka. To znaczy, mamy takie coś jak bańka czasowa. Żeby znaleźć taką cywilizację, musimy uchwycić ten moment propagacji ich fal w momencie, kiedy faktycznie używali tych fal. I oczywiście używali fal radiowych, no ale zakładamy, że skoro jest to dosyć takie powszechne zjawisko we wszechświecie, to faktycznie tych fal radiowych mogli w tym czy innym okresie używać. No i żebyśmy mogli takie fale radiowe odebrać, no to oni musieliby istnieć niedaleko tego naszego punktu obecnego, naszego istnienia, kiedy my używamy fal radiowych. To znaczy jakieś kilkaset lat świetlnych na przykład od nas, albo coś w tym guście. Albo musieli istnieć dużo wcześniej i my dopiero będziemy odbierać teraz jakieś fale radiowe, które przez tych kilkaset, kilka tysięcy lat świetlnych sobie leciały. Dlatego też nasłuchujemy tego, bo my nie szukamy cywilizacji, które są teraz, w tym momencie i są super rozwinięte. Bo jest dokładnie tak, jak mówisz. Możemy zupełnie nie wiedzieć i nie rozumieć tego, w jaki sposób mogłyby się one porozumiewać. Ale szukamy śladów tego, czy w ogóle jakiekolwiek takie techniczne cywilizacje istniały, czy wysyłały fale radiowe, i dlatego tych fal radiowych szukamy, no bo jest duża szansa, że jeżeli wcześniej, dużo wcześniej używały tych fal radiowych, to po prostu one do nas dotrą przez te dzielące nas odległości. Tylko tutaj mamy jeden problem, bo jeżeli one te fale radiowe wysyłały jeszcze dużo wcześniej, to tak naprawdę mogły one przelecieć przez nasz Układ Słoneczny tysiące lat temu, setki lat temu, kiedy my jeszcze nie używaliśmy fal radiowych. I wtedy klops. No, tak to wygląda. Kącik krzyżowca. Wszedłem niedawno na pewne forum płaskoziemców bez cenzury, nie polecam, i znalazłem tam wiele niesamowitych smaczków, takich jak zdjęcie krawędzi Ziemi, czy sposób, w jaki NASA wyświetla hologram Księżyca na kopule. Zdaję sobie sprawę, że część z tych postów to zwykłe trolle, ale szukając dalej znalazłem ludzi, którzy całkowicie są temu oddani i dodają posty regularnie od paru lat. Większość z ich argumentów omówił Skyfan, sługa diabła, a oni dalej powtarzają te swoje brednie bez sensu i sam fakt, że uważają się za inteligentniejszych niż całe zastępy naukowców z najnowocześniejszym sprzętem na świecie, jest fenomenalny i do tej pory pozostaje dla mnie zagadką, w jaki sposób można być tak pewnym swoich przekonań. Mimo to podziwiam ich za determinację i upór w wypieraniu informacji. Życzę im czasów, kiedy komercyjne loty w kosmos będą tak popularne, żeby jeden Staszek z Ryśkiem wsiedli w rakietę i zobaczyli to na własne oczy, chociaż po tym, co widziałem, i tak powiedzą, że to nie okna, tylko monitory. Pozdrawiam. Tutaj kłada się efekt Krugera-Dunninga, czyli taki efekt, że jeżeli nie wiemy tak naprawdę, ilu rzeczy nie wiemy, bo jesteśmy totalnymi amatorami, laikami w temacie, wydaje nam się, że wiemy wszystko. W miarę zdobywania wiedzy widzimy, jak przytłaczająca ilość tej wiedzy jest, no i zaczynamy wątpić w swoje kompetencje w danej dziedzinie, dlatego też ekspert zawsze będzie mniej pewny swego niż wspomniany wcześniej Ryszard z Januszem, którzy oczywiście wszystko wiedzą w danym temacie, no bo przecież przeczytali ze dwa teksty na jakimś, nie wiem, portalu, nie będę tutaj nazwami rzucał. Kącik krzyżowca. Natalia Kasperek, czy istnieją planety, które krążą wzajemnie wokół siebie? Czy to w ogóle jest możliwe? Wiesz co, możliwe jest, jak najbardziej. No, Ziemia i Księżyc, można pod pewnym względem powiedzieć, że są takim układem podwójnym planet, ponieważ żaden Księżyc w Układzie Słonecznym, no nie wiemy jak jest w innych układach, ale pewnie też w większości będzie to wyglądało podobnie, nie jest tak duży w stosunku do swojej planety. No, możemy jeszcze powiedzieć o Plutonie i Charonie, ale one są planetami, znaczy Pluton jest planetą karłowatą, więc trzymajmy się tylko definicji planet. Bo to jest oczywiście kwestia definicji i naszych ustaleń. Raczej nie nazwalibyśmy takiego układu planetą okrążającą drugą planetę, bo żeby mówić o planecie, to musimy mieć tutaj po prostu
do czynienia z takim obiektem, z takim ciałem niebieskim, które wyczyściło swoją orbitę z różnego kosmicznego gruzu i tak dalej. Więc jeżeli powiedzielibyśmy, że to są dwie planety, no to nie zachodzi tutaj ten warunek. Nie jest on spełniony, nie została oczyszczona orbita. Musiałyby się zderzyć, utworzyć jeden większy obiekt. Więc mówilibyśmy po prostu o pewnie układzie podwójnym planet. Mogliby stworzyć na przykład taką właśnie tutaj kategorię też, albo mówilibyśmy po prostu o bardzo dużym, gigantycznym wręcz księżycu tej planety dookoła, której gdzieś tam się formuje. No, jeżeli byłyby to planety o takiej samej masie, takiej samym promieniu, no to faktycznie one by się wokół wspólnego takiego barycentrum poruszały i faktycznie ciężko by było uściślić, która z nich jest księżycem i pewnie wtedy po prostu arbitralnie byłoby to w jakiś sposób uznane. Marek Woliński z innej beczki. Co dalej z Hubblem? Zostanie zdeorbitowany? Tak się to pisze. Wspaniały pomnik ludzkiej kultury, pomysłowości i to ma spłonąć w atmosferze? Nie da się go uratować, przedłużyć mu życia? Wiesz, teleskop Hubble już 30 lat służy ludzkości i to jest naprawdę szmat czasu, kawał, jeżeli chodzi o taką technologię kosmiczną. 5 razy był modernizowany, naprawiany, 5 misji kosmicznych, z czego ostatnia w 2009 roku, potem już nie było promów kosmicznych, więc nie było jak do tego teleskopu podlecieć. No i mój drogi, i niestety idzie wszystko naprzód, więc po pierwsze Hubble zajmuje gdzieś tam cenne miejsce też na orbicie, więc sentyment tutaj no, nie może pozostać i w pewnym momencie faktycznie może dojść do tego, że będzie on sobie degradował tę swoją orbitę, bo nie znajduje się wcale tak wysoko i cały czas te cząstki atmosfery gdzieś tam na niego wpływają. Natomiast no, już nie będzie sensu go też modernizować w momencie chociażby, kiedy wystrzelony zostanie kosmiczny teleskop Jamesa Webba, ale patrząc na to, jakie opóźnienia są, to myślę, że jeszcze teleskop Hubble trochę podziała. Poza tym, dopóki będzie działał, to będzie działał. To jest cały czas dodatkowy teleskop, który cały czas spełnia świetne funkcje i cały czas daje nam materiały do nowych odkryć. I dopóki tylko będzie działał, dopóki będą działały jego koła zamachowe, które pozwalają mu się precyzyjnie ustawiać na cel i pozostawiać ustawionym na ten cel, no to dopóty będą naukowcy z niego korzystać. Także jeszcze mam nadzieję, że teleskop Hubble troszeczkę nam czasu posłuży. A teraz już astrosuchar. Ulubiony instrument Petera? Puzon Higgsa. Więc puzonem Higgsa się z wami będę żegnał już, moi drodzy. Zapraszam was na Instagram Astrofazy, na drugi kanał Astro Chillout i na Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. No i oczywiście też na kolejny odcinek serii Astrofon. A teraz już nasze tradycyjne pożegnanie. Astrofaza dla głodnych kosmosu.